Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować pilarkę, która ma 60 lat. Stihl 08S. Z informacji, które udało mi się znaleźć w sieci, produkowane były między 1963 a 65 rokiem. Pilarka dysponuje mocą 3,8 konia mechanicznego. Jej waga to około 8,5 kg na sucho. Po zalaniu olejem i paliwem ta waga może wzrosnąć do 9-9,5 kg. Pilarka w większości wykonana z aluminium, aluminiowy karter, aluminiowa osłona szarpaka, aluminiowa osłona tutaj gaźnika i filtra powietrza łącznie z uchwytem. Pilarka, która wyglądem przypomina bardziej pilarki jednoręczne do okrzesywania. W tym przypadku, no niestety, biorąc pod uwagę wagę i rozmiar tego urządzenia, obsługa jedną ręką raczej byłaby niemożliwa. Te pilarki posiadały prowadnice sporych rozmiarów, jak na taką pilarkę. Nie mierzyłem jej, ale myślę, że ma ona około 40, może 45 cm, podziałka łańcucha 404, także rzadko spotykany w współczesnych pilarkach, takich powiedzmy no amatorskich to na pewno, nawet półprofesjonalnych. Dzisiaj chciałbym przede wszystkim zastanowić się nad tym, czy jest sens zakupu urządzenia tak starego z myślą o odbudowie takiej pilarki, przywróceniu jej sprawności. Takich pił starych jest coraz mniej. Są to modele mało osiągalne na naszym rynku. Pojedyncze sztuki gdzieś się nam trafiają, możemy kupić. Ten akurat model 08S nie jest jakoś strasznie drogi. Widziałem aukcję za 450 zł, gdzie można by tą pilarkę kupić. Ja myślę, że jest to cena, którą jeszcze można zapłacić za taką pilarkę pod warunkiem, że mamy pewność, że na przykład, że silnik nie jest zatarty, że nie ma tutaj jakiegoś większego problemu z jakimś uszkodzeniem, wybiciem wału, czy też problemem z gaźnikiem, bo sam gaźnik będzie kosztował pewnie z 500 zł. Te pilarki posiadają gaźnik Tillotsona. Dobra firma, gaźnik ten do tej pory stosowany jest w skuterach śnieżnych na przykład. Także nie jest to jakiś tam byle jaki gaźnik. Same membrany do tego gaźnika to jest koszt około 100 zł. I to w zamienniku, bo w oryginale nie znalazłem tych membran. Były to membrany firmy Dolpima. Oczywiście ta Dolpima już nie ma za wiele wspólnego ze starą Dolpimą, która też miała w ofercie fajne pilarki. I te pilarki już też mają kilkadziesiąt lat. Była to bardzo fajna polska konstrukcja, co też trzeba podkreślić, więc też mieliśmy swoje pilarki. Natomiast tych pilarek starych typu Taiga, Ural, Drużba, to są praktycznie te same pilarki. Solo. Można by szukać tych pilarek. Miały one coś wspólnego w sobie, w swojej budowie. Często właśnie ten wystający duży szarpak, ta obudowa, te kształty były wszędzie podobne. Czy to było Solo, czy Stihl, czy Dolpima. Ważne, żeby przed zakupem, to uwagę zwróciłbym przede wszystkim na dostępność części. Jeśli decydujemy się na zakup urządzenia, które już ma tych powiedzmy 50, 60, czy 40 lat, czy nawet 30 lat, już może być problem z oryginalnymi częściami. Takich części należy szukać praktycznie wszędzie w sieci, od różnych aukcji prywatnych po różne sklepy, autoryzowane serwisy, czy też zagraniczne portale ogłoszeniowe, bo amatorów tego sprzętu można znaleźć na całym świecie. Czasami trafia się na jakieś części nowe, które ktoś tam miał kupione na zapas. Innym sposobem jest odszukanie modeli
kolejnych tego silnika, bo na przykład Stihl stosował tą konstrukcję w przecinarkach do betonu. Więc można by posiłkować się częściami z takich przecinarek. Fajnie by było takich urządzeń mieć troszeczkę więcej, powoli je remontować i w przyszłości zrobić taką wystawę, o czym myślę. Może się kiedyś uda właśnie wystawę takich starych pilarek, które oczywiście chciałbym, żeby były sprawne, czyli można je ściągnąć z tej półki, odpalić, przeciąć kawałek klocka, zobaczyć, jak tym się cięło kiedyś, czy wiązało to się z dużym wysiłkiem, czy też nie. Chociaż śledząc historię firmy Stihl i pierwsze pilarki, które powstawały w tej firmie, to pierwsza pilarka była z napędem elektrycznym o mocy 2,2 kW i wadze 49 kg. Obsługiwana była przez dwie osoby. Kolejny model ówczesnej pilarki był napędzany silnikiem spalinowym. Również pilarka ważyła około 50 kg. Także w porównaniu 50 kg a 10 kg na przykładzie tej pilarki, to już jest całkiem niewiele i to można powiedzieć, że jest to wygodna pilareczka do pracy, a nie ważąca 50 kg. Ale to pokazuje z drugiej strony, jak to wszystko się zmienia, jak to idzie do przodu, jak elementy są odchudzane, coraz lżejsze. To urządzenie będzie przeze mnie rozebrane na części pierwsze. Będę starał się je po troszeczkę składać, remontować i o nim opowiadać. Jak widzicie, są tu pewne braki w obudowie tego szarpaka. Te żeberka są wyłamane. Na razie tak to zostanie. Będę szukał części oryginalnych do tego urządzenia, kompletnych, niepołamanych i powoli w ten sposób będę to odbudowywał. Będzie to wszystko wyczyszczone, odmalowane. Z elementów, które mi się osobiście bardzo podobają w tych wszystkich starych urządzeniach, nie tylko pilarkach, ale również różnego typu innego sprzętu, to są wszystkie emblematy, które są nitowane, które są wykonane z kawałka blachy. Ten akurat nie przedstawia pień drzewa przecięty z piłą i z napisem Stihl, tak wkomponowanym w tego pniaka. Naprawdę jest to bardzo fajne, proste, takie trafiające fajnie logo. To jest z tej strony, od strony szarpaka. Nie jest to jakaś naklejka, tak jak współczesne pilarki, które są obklejane milionem różnych naklejek. Druga strona, osłona sprzęgła. Tutaj znajduje się też zbiornik oleju do smarowania łańcucha, natomiast tu jest ładnie wytłoczony napis Stihl z modelem 08S, z takim tutaj jeszcze podkreśleniem. Bardzo jest to fajnie zrobione, ma taki swój styl, swój smaczek. Mi się takie elementy bardzo podobają. Co jeszcze? No tak, tutaj jeśli chodzi o odbudowę, na pewno trzeba by się zabrać za tą osłonę i tutaj też się nad tym zastanowić, czy to po prostu spawać, zobaczyć, jakich elementów tutaj brakuje, czy poszukać po prostu całego takiego używanego, ale kompletnego elementu. Takim najważniejszym punktem w reanimacji każdego urządzenia będzie sprawdzenie jego podzespołów, sprawdzenie silnika, sprawdzenie gaźnika, czy działa, sprawdzenie jakiejś obudowy, czy jest szczelna, czy nie posiada pęknięć. W tym przypadku bardzo ważne i istotne jest dla mnie, aby cylinder z tłokiem pozostał oryginalny i mam nadzieję, że nie jest zatarty czy podtarty, bo różnie to z tym sprzętem bywa. Na pewno będzie to wszystko rozebrane i wyczyszczone. Trudno tu się określić, że w 1000 zł uda się to wszystko zrobić, czy się nie uda. Wszystko zależy od stanu, w jakim kupimy to urządzenie. Bardzo dobrze, jeśli kupujemy takie stare urządzenie i ktoś powie, że ono odpala. Chociażby się nam odezwie, bardzo dobrze, jeśli możemy zaglądnąć, zobaczyć do cylindra. Chociażby przez odkręcenie tłumika i sprawdzenia stanu cylindra, tłoka, pierścieni. Przez taki czas w tym silniku, jeśli pilarka stoi i jest nieużywana, może być wilgoć. Wilgoć będzie powodować korozję pewnych elementów, korozję łożysk, czy też korozję pierścieni na tłoku. To znów może mieć wpływ też na sam cylinder. Także tutaj takie rzeczy powinniśmy sobie sprawdzać przed zakupem urządzenia tak starego.
bardzo fajnie zwrócił uwagę na różne elementy Szymon Rykowski na swoim kanale. Serdecznie polecam i pozdrawiam. Tam też szerzej omówił, na co on by zwrócił uwagę przy zakupie pilarki, z tym, że pilarki takiej współczesnej, używanej, która właśnie ma nam służyć. Przy odbudowie takich pilarek dobrze jest znaleźć sobie 2-3 aukcje, gdzie ktoś ma takie pilarki. Być może będziemy zmuszeni kupić 2-3 sztuki, aby móc mieć bazę części do złożenia jednej kompletnej, oryginalnej pilarki. Wiadomo, że odbudowa pilarki będzie większym lub mniejszym wyzwaniem. Ja też chcę z tą pilarką powalczyć, zobaczyć, co się uda zrobić. Dlatego zapraszam Was do subskrypcji kanału, do wciśnięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco w treściach na moim kanale, bo z tą pilarką na pewno się niebawem zobaczymy już przy konkretniejszych zajęciach, czyli właśnie rozbiórka pilarki na drobne części, gdzie będę chciał zwrócić uwagę na poszczególne elementy, na to, co jest bezwzględnie do wymiany, zastanowić się nad tym, skąd te części wziąć, i będę chciał też zrobić taką orientacyjną wycenę odbudowy takiej pilarki, czy to właśnie opłaca się i ile trzeba by mniej więcej zainwestować. Zachęcam również do napisania kilku słów w komentarzach na temat, jakie mieliście doświadczenie z pilarkami takimi starymi, czy kiedyś chcieliście coś odbudować, jak to wyglądało, ile Was to kosztowało i czy drugi raz zrobilibyście to samo. Także zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymam kciuki za wszystkie projekty, które chcielibyście, żeby się udały z Waszymi pilarkami, i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, cześć.